13 maja wspominamy błogosławionego Simeona Cardon, zakonnika i męczennika. Simeon przyszedł na świat na północy Francji, prawdopodobnie na początku lat 60. XVIII wieku. 4 sierpnia 1782 roku złożył śluby zakonne w klasztorze benedyktyńskim koło Paryża. Przyjął wówczas imiona Simeon Maria. W klasztorze przeżył kilkanaście lat. Rytm życia klasztornego przerwała jednak rewolucja francuska, trwająca od 1789 roku. Ustanowiona 12 lipca 1790 roku tzw. konstytucja cywilna kleru m.in. zmuszała duchowieństwo do składania przysięgi na wierność nowym władzom rewolucyjnym. Ojciec Simeon nie chciał się temu podporządkować i w 1795 roku udało mu się uciec z Francji do klasztoru cysterskiego w Casamari koło Frosinone we Włoszech. Po 2 latach pobytu tam odnowił śluby zakonne. Reguła tego zakonu zobowiązywała go do pozostawania na miejscu do końca życia. Mimo że był cudzoziemcem, szybko powierzono mu odpowiedzialny urząd ekonoma i jeszcze inne obowiązki. Jak zawsze był wrażliwy na potrzeby chorych i ubogich. Chętnie im pomagał. Odwiedzał m.in. pewnego żołnierza w szpitalu. Ojciec Simeon wyspowiadał go, a chory obiecał, że jeśli wyzdrowieje, wstąpi do zakonu ojców cystersów. Dotrzymał też słowa. W tym czasie do Casamari dotarły oddziały francuskich żołnierzy. Kilku zakonników zdołało się ukryć, jednak ojciec Simeon i 5 zakonników pozostało w klasztorze. Wieczorem 13 maja 1799 roku, gdy mnisi odmawiali wspólne modlitwy, około 20 żołdaków wpadło do klasztoru, szukając kosztowności. Ojciec Simeon początkowo próbował się ukryć, jednak zmierzając do swojej celi, został ciężko ranny. Gdy do niej dotarł, przyszedł do niego dowódca oddziału, który zaoferował mu pomoc, lecz ojciec Simeon odmówił. Przebaczył swoim oprawcom, co wzruszyło generała i po kilku godzinach konania zmarł rano 14 maja 1799 roku. Simeon Cardon został beatyfikowany 17 kwietnia 2021 roku wraz z 5 współbraćmi, męczennikami z Casamari. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Simeon i jego towarzysze oddali życie za Twoje słowa i wierność Chrystusowi. Daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy chętnie przyjmowali prawdy wiary i odważnie je wyznawali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.